Witajcie w inauguracyjnym cyklu o nazwie CTD. Co to jest i dlaczego tak się to nazywa? Zacznę od tego drugiego. CTD to skrót od słów Connect the Dots. Dlaczego tak poetycko, ktoś mógłby powiedzieć, zatytułowałem ten cykl? Zatytułowałem go, ponieważ w serii tych filmów CTD będę chciał Wam pokazać proces konstruowania oraz wytwarzania przedmiotu. Idea Connect the Dots, która zagościła w mojej głowie już jakiś czas temu, zakłada wykorzystanie wielu dziedzin inżynierii do wytworzenia jednego konkretnego, przydatnego, funkcjonalnego przedmiotu. W pierwszym cyklu CTD będę chciał wykonać slider dla mojej lustrzanki. Dzięki niemu będę mógł wykonywać zdecydowanie lepsze, płynne ujęcia. Chcę, aby te materiały, które będziecie oglądać na tym kanale, oglądało się jeszcze przyjemniej. Tymczasem przejdźmy do slidera. To, co tutaj widzicie, to taki pierwszy prototyp właśnie tego naszego urządzenia, które będziemy wykonywać w ramach CTD. Jest to prototyp, który pozwoli mi zweryfikować, czy zakupione przeze mnie używane prowadnice, kupiłem używane elementy oraz łożyska liniowe w obudowach, funkcjonują poprawnie. Chciałem sprawdzić, czy te elementy nie są uszkodzone, czy prowadnice nie są wyboczone, jakoś wygięte itd. Na szczęście wszystko działa poprawnie. Po złożeniu takiego slidera sprawdziłem te wszystkie elementy i wygląda to dosyć dobrze. Dlatego mogę powiedzieć, że pierwszy prototyp w ramach CTD został już złożony. Oprócz elementów, które specjalnie zakupiłem, tych używanych, w szczególności prowadnic i łożysk w oprawach, wydrukowałem sobie na mojej drukarce oczywiście inne elementy. Te właśnie uchwyty, które tutaj widzicie, które trzymają prowadnicę, oraz taki specjalny wózek, taką podkładkę, która służy do zamocowania na niej właśnie tych łożysk liniowych. W gruncie rzeczy taki prototyp mogłem już wykorzystać do dokręcenia. Mogłem zamontować tutaj na górze głowicę fotograficzną, zamontować lustrzankę i wykonać pierwsze ujęcia na takim prototypie slidera. Jednakże to mnie nie zadowala. Chcę wykonać coś więcej, chcę wykonać coś zdecydowanie więcej, coś, co pozwoli mi naprawdę kontrolować ruch właśnie kamery na sliderze. Główne wymogi, które stawiam w stosunku do tej mojej konstrukcji, to przede wszystkim modułowość. Dzięki modułowości będę mógł szybko wymienić niektóre komponenty mojego slidera. Na przykład załóżmy prowadnicę na dłuższe prowadnice. Chciałbym, aby można było to szybko i łatwo wykonywać. To będzie oczywiście kwestia taka mechaniczna, konstrukcyjna tych elementów składowych naszej konstrukcji. Druga rzecz to automatyzacja oraz zdalne sterowanie przemieszczaniem się wózka slidera. Tutaj oczywiście będą wchodziły kwestie związane z silnikiem, ze sterowaniem, z oprogramowaniem, które pozwoli mi na zdalne sterowanie właśnie ruchem slidera. Ostatnią rzeczą jest mobilność. Chcę, aby slider był dosyć lekki, żeby można było go łatwo przenosić oraz żeby na przykład był wyposażony w jakąś swoją baterię, która będzie go zasilać. Co zobaczycie w ramach tej serii? Chcę pokazać Wam proces wykonywania dokumentacji technicznej 2D oraz modelowania 3D, a następnie zająć się programowaniem. I tutaj na chwilę przerwijmy. Chcę, aby ta seria zaangażowała Was do komentowania oraz pisania swoich spostrzeżeń. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie mikrokontrolerów i programowania. Oczywiście na studiach cokolwiek liznąłem. Jednakże jeżeli Ty masz wiedzę odpowiednią, posiadasz odpowiednią wiedzę, chciałbyś się nią podzielić i przyczynić się dzięki temu właśnie w rozwój tego projektu, szczególnie chodzi mi to o ten aspekt elektroniki, programowania, to pisz komentarze. A ja z przyjemnością skorzystam z Waszych rad. Do sterowania silnikiem napędzającym wózek mojego slidera zamierzam wykorzystać bardzo popularne Arduino.
Natomiast do zdalnego sterowania prędkością ruchu wózka slidera zamierzam napisać specjalną aplikację na Androida, która będzie łączyła się z Arduino bezprzewodowo. Daj znać, co Ty sądzisz o właśnie takim rozwiązaniu, a jeżeli podoba Ci się właśnie ta idea filmów z cyklu CTD, to daj łapkę w górę. Tymczasem do następnego razu, gdzie prawdopodobnie pokażę Wam już jakieś pierwsze moje pomysły na konstrukcję slidera. Cześć! Aha, jeszcze jedno. Do takiego nazwania tej serii moich filmów na YouTube zainspirował mnie jeden z filmów Włodka Markowicza, który wykonuje świetnie wyglądające materiały, bogate w treści. Pozdrawiam fanów Włodka oraz samego Włodka.